I co? Arbuz najlepiej smakuje i gasi pragnienie. Sok z cytryny, mamy tutaj akurat sok z cytryny prawdziwy, tylko że tego, w butelce. W butelce, no. Spryskuje się. Kilka kropel, czy jak to zrobić? Tak. Ja nie jadłem, to nie wiem. Tak troszkę, tak? Troszkę. Dobra, nie każdemu dobra, dobra, nie każdemu, dobra, starczy. No. I jeszcze drugi napój. Sok malinowy z tym. Z tonikiem. Z tonikiem. Z tonikiem. Jest coś wspaniałego do picia, tylko nie do zapijania, tylko do picia. Rzeczy bardzo wspaniałe. Proszę spróbować. Nie kłamie. Nie kłamie. No, dobre. Jak? Dobre. Ja kłamie wtedy, jak się pomylę, nie? To wtedy kłamie, ale tak to zawsze prawda. No, ja też właśnie. No dobrze smakuje, ja byłem w szoku, nie? Tylko... To jest słodki, a to delikatnie gasi. Ten cukier. To jest paskowane, kurczę, jest elegancy. No. To smakuje fajnie. Lesiu, ale to będzie hit internetu, jak ty pokażesz swoją kuchnię na zakładzie. Proszę bardzo. Arbuz z cytryną, tonik z sokiem, a no. Kuchnia z toaletą. A kuchnia... No takie dzisiaj są, takie dzisiaj właśnie budowle są, nie? No. No tak, parę gram. Parę gram soku malinowego. Proszę, gram. Proszę bardzo. No. Gasi tą gorycz. Gasi. Dzień dobry widzowie, witamy na naszym kanale Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. U nas cały czas się coś dzieje, robota. Słuchajcie, będziemy mieli imprezę. Impreza będzie bardzo ciekawa, bo przyjedzie do nas taka grupa zorganizowana. Wiadomo, muzeum jest jeszcze nieczynne, ale nie mogliśmy odmówić. Skontaktowało się z nami Zamek Topacz, który organizuje zlot. I przyjeżdżają do nas 100 samochodów zabytkowych za 2 dni, więc chcemy ich tutaj pogościć, szykujemy jak gdyby taki poczęstunek też i zobaczcie, stoły układamy, posprzątaliśmy, porozsuwaliśmy troszeczkę samochody. Tutaj taka firma Robert z baru sami swoi przywiózł nam komplety, 24, słuchajcie, 24 razy 4 razy 8, czyli planujemy tu na około prawie 200 osób przyjąć tutaj do nas. I muzeum jest tak duże, że te 200 osób to... zajmie może tutaj 1/20 powierzchni, może 1/30. Także no takie pierwszy raz coś takiego się spotkamy, że aż tyle ludzi do nas tutaj przyjedzie. Jakiegoś grilla zrobimy, napoje już przyjechały, piwko rozlejemy, bo pewnie kierowcy nie będą pili, ale może pasażerowie po jednym wypiją. Ja z nimi też bardzo się cieszę. Także no widzicie, co się u nas dzieje, robota cały czas. Dzisiejszy odcinek generalnie to będzie taki, że się może przejdziemy, żebyście byli cały czas z nami na bieżąco. Może Lesiu w końcu dzisiaj przed kamerą wystąpi, bo on ostatnio 3-4 odcinki coś się ociągał, nie? A, bo właśnie, ja już powiem dlaczego się ociągał, bo Lesiu wrócił z urlopu i ktoś napisał w komentarzu chyba, że Lesiu jest za gruby i się tym po prostu przejął, no. Ale to już z nim porozmawialiśmy, żeby już na takie rzeczy nie zwracać uwagę. Także co, Kamil, namówimy dzisiaj Lesia na jakiś występ, co? Oczywiście. No. Na schód trochę, no to tak, taki komentarz tak. Nie będzie. Słuchajcie, 4 kilo mu zjechało, także już po tym urlopie przejął się, także miejmy nadzieję, że coś z nami ponagrywa, może jakiś kawał ciekawy opowie. Widzicie, już auta zjeżdżają, tak, z naszych magazynów. Te auta już tutaj układamy, one są wyczyszczone, przykryte folią. Pokażę, co się zmieniło do ostatniego razu, to mamy już biuro ze szkła gotowe. Bardzo się cieszę, to był taki mój projekt i to biuro jest wykonane całe ze szkła. Oczywiście będzie jeszcze klejone z matowego szkła. Tutaj będzie logo po lewej stronie, na tej części będzie logo muzeum. Tutaj po prawej stronie będzie Warszawa, taka zabytkowa z matowego szkła w kolorach. Ale powiem wam parę słów o tym biurze. Chodźcie na chwileczkę. Pomyślałem sobie o szklanym biurze. Pasuje tutaj w czarnej ramie szklane biuro, oczywiście dla Leszka, dla Kamila, może ja też tutaj będę siedział, może Heniu, będziemy działać. I słuchajcie, przyjechała firma, która powiedziała, dobrze zrobimy, nie ma najmniejszego problemu, robimy wam to biuro. No i to biuro w pierwszej wersji miało być połowa z tego, czyli takiej wielkości, oczywiście profesjonalne wykonanie i w ogóle,
No i wycenili na 47 tysięcy złotych. Ja mówię, kurde, no chyba trochę za dużo. No już tak patrzę na te oszczędności, chciałbym, no wiadomo, już ledwo co człowiek koniec z końcem wiąże, więc pomyślałem sobie, że a spróbujemy sami zrobić. Słuchajcie, profil zamknięty, to jest chyba 60 na 60. Wyspawaliśmy, mamy tutaj naszych ślusarzy z firmy naszej reklamowej, z naszej ślusarni przyjechali chłopaki. Wyspawali to w dwa dni. Pojechałem do Castoramy, kupiłem super industrialne metalowe drzwi za 750 zł. Stali może tutaj jest na 2000 zł, może ciut więcej. Słuchajcie, i wyszło nam tak, a i szyby zamówiłem. Szyby mnie kosztowały tutaj 12 tysięcy złotych. Też przyjechały, one są na centymetr klejone. Tu jeszcze będą faski robione i tutaj brakuje jeszcze jednej szyby. Ona ma 10 mm, jest klejona. Czyli 4 razy 2 i w środku jest folia. I to wyszło nam z 12 tysięcy złotych. Czyli suma summarum wyszło nas 15 tysięcy złotych to biuro, które jest dwa razy większe, tak? Bo w pierwszej za te 47 tysięcy miało być takie małe biuro, a my zrobiliśmy dwa razy po prostu większe, nie? Także no, robimy to jak możemy, powolutku. A zobaczcie, a mebelki widzieliście już? Pewnie kojarzycie Fergusony. Zrobione są 4 stoliki, dwa krótkie i jeden długi, czteroosobowy. I zobaczcie, przymierze. Tutaj już mamy też balustrady szklane, montujemy. Tutaj kolega w tej chwili właśnie myje. Ale zobaczcie, jak to fajnie będzie ciekawie wyglądało. Wysokość jest jak tutaj balustrada. I zobaczcie, tutaj mamy hokerek jeden. I hokerek drugi. Ale ja się tym jaram wszystkim, no. Cieszę się. Zobaczcie, hokerek drugi. I teraz tak. Przyjedziecie do nas, zamówicie sobie kaweczkę i sobie siedzicie na przykład tutaj, patrząc na resztę tutaj tej hali i na te wszystkie samochody. Jest widok? Chodź Kamil, chodź, zostaw kamerę, chodź. Słuchajcie, teraz kadr pokazał to, co najbardziej chyba jest widoczne, jeżeli chodzi o zmiany na hali. Mianowicie coraz więcej samochodów się tutaj pokazuje, podrygają z maluchami. Są już prawie wszystkie? Nie, tu jest część maluchów. My Fiatów 126 mamy 50 sztuk, a na regale nam się zmieści 24. My teraz tak naprawdę musimy wybrać, które po prostu postawimy, a które pojadą z powrotem na magazyn, więc zadanie też ciężkie. Oczywiście w cudzysłowie. To bardzo nas zaczyna to cieszyć, ta nasza praca i to, co żeśmy zrobili. Tomek, ale zobaczmy tutaj, popatrz. To jeszcze jest, Kamil, dużo pracy, nie? Ja wiem, ale to już teraz jak wygląda. Wiesz co, wygląda ciekawie, musimy te auta jeszcze przesortować, poukładać. Bardzo się cieszę z tej jakości, już 100 razy mówiłem o tej jakości. Naprawdę, które auto otworzysz, zobaczysz, no to zobacz. Dziczek dwójka, kojarzycie, tak? Zobacz, jak on jest wykonany, jak jest on odrestaurowany. Począwszy od nowych opon, od nowego siodełka, wszystkie opony nowe. Słuchajcie, zobacz, jak on ładnie wygląda, nie? I to mi bardzo zależało. Te moje 25 lat, to były takie upierdliwego charakteru, że wszystko musi być zrobione, nie? Pewne rzeczy nie dopuszczałem i starałem się, że jak ktoś przyjdzie, to zobaczy każdy szczegół naprawdę odrestaurowany, nie? Odrestaurowany tak, jak powinno to wszystko po prostu wyglądać, tak? Nie patrzyliśmy na koszta, zależało nam na tym, żeby to po prostu było zrobione. Kolejny, chodź, Ursus 308. Zobacz, jak tu jest przyczepa wykonana. Ursus C308. One będą stały obok siebie. To są dwa inne, można powiedzieć, traktory jednoosiowe. To jest, ale zobacz, jak na przykład to burty, to wszystko. Zobacz tutaj całkiem nowe drewno, odrestaurowane, tak? Kolejny eksponat, który jest bardzo jakościowy. Ursus C308. Też nowe opony. Wszystko odrestaurowane, wszystko zrobione. Ta wersja jest akurat z przyczepą, nie? Widać? Zobacz. Fiat 126 przez nas odrestaurowany. To jest właśnie Figo. I zobacz, jaki on jest, jak on tutaj wygląda, nie? Jaki lakierek, jaka jakość. Piaskowaliśmy felgi, lakierowaliśmy, tak? Wszystkie chromy zrobiliśmy, zachowaliśmy tak, jak powinien być. Ma przepiękną tapicerkę w środku, żółtą. Uwielbiam ten kolor. Zobacz, jak on kolorystycznie jest grany. I zobacz jeszcze pokrowiec na kierownicy, nie? Skórzany. Jego przebieg to jest 22 tysiące kilometrów.
a zachowana jest, bo to oczywiście one szły na Niemcy. I zobacz, co jest ciekawostka zachowana. Tutaj Kamil, nagraj tą naklejkę tutaj. Od środka chyba, wiesz? Od środka. Informująca, jakie przełożenia, na jakich biegach. A i oczywiście, tu są wszystkie informacje. Ta druga wersja to jest Kraftok Gemisch, czyli mieszasz mieszankę, bo to jest zweitakt, nie? Dwutakt. I masz 1 do 20, nie? Czyli na 20 litrów wlejesz litr miksolu. Po 3000 km 1,25. Tak. I na pierwszym gangu 15 na godzinę, tak? Mhm. Na drugim biegu 25. 45, 60, 70. A, bo to jest cała procedura docierania. No. Dobrze, czyli do 1000, super. I bardzo lubię właśnie takie szczegóły. Nawet taka naklejka, no, to robi, wiesz, dla mnie ogromne wrażenie, nie? Ogromne taką, wiesz, historię. Wiesz, co mi się podoba? No. Ta kierownica, ten wieniec, o. Przepiękne to jest. No i dlatego zwracaliśmy na takie rzeczy uwagę, tak? To 74 rocznik. 74 rocznik. Dobra. Co chcesz jeszcze wiedzieć? Wszystko. Tak? Drodzy widzowie, to jest ewenement, jeżeli chodzi o nasze muzeum. Oczywiście to BMW E30 jest w znakomitej kondycji technicznej, ale wyróżnia się przebiegiem. Teraz dajcie znać w komentarzu, jaki przebieg może mieć ten samochód. Jeżeli chodzi o wskazówkę, pokażę Wam wnętrze. Zobaczcie, jak uchował się ten samochód. Boczki. No i to by było na tyle. Na końcu tego odcinka pokażę Wam stan licznika. Zobacz, tutaj mamy trzy pojazdy inwalidzkie. Jeden włoski, dwa polskie, dwie norki mamy, tak? Zobacz, jak ta norka. Ta norka zostaje, ja ją nie remontuję, dlatego że tą norką byliśmy na Złombolu, Motorynka Challenge. Jechaliśmy nią trochę kilometrów. Pojechaliśmy do Konkolewic, dokładnie z Grodkowa. Był taki challenge właśnie, pojechaliśmy może z 30-40 ekip, motorynki, motorowery. Ja pojechałem tym norką Dezametem. To jest generalnie drugi numer fabryczny, ale co ciekawe, trzy razy mi się zatarł podczas tej drogi. My tam dwa dni jechaliśmy. To była jakaś trasa około 400 km i on mi się trzy razy zatarł. Na szczęście tłok spuchł, on jak później ostyk, wystarczy może 10 minut, normalnie kręciłeś, odpaliłeś, jechałeś. Później ten pojazd wyczułem. Powiem Ci, w czym problem. To jest polska konstrukcja, w czym tu jest problem. Tu jest silnik z Harta. Rometa Harta Dezometowski. I zobaczcie, on jest wykonany cały z laminatu, ale ten silnik jest ukryty tutaj. Aha, czyli on ma ukryty pod siedzeniem. On nie ma chłodzenia. On ma tutaj taki wentylatorek, masz tam łopatki, ale to nie, za bardzo nie chłodziło tego po prostu pojazdu. No i Kamil, mieliśmy z tym poważny problem, dojechałem. Nie? Później wyczułem, że jego prędkość maksymalna, jak rozpędziłem na GPS-ie, to jechał 35 na godzinę, bo licznika nie ma, maksymalna prędkość. I przy tej prędkości on się po prostu mi zacierał. Ale później, jak zwolniłem do 28, on się zatarł przez pierwsze 50 km. A później, jak zwolniłem do mniejszej prędkości poniżej 30, no to on się już po prostu nie zacierał, spokojnie sobie pyrkał, jechał. Nawet sobie na gazie zaznaczyłem kreseczką, wiesz, żeby, bo nie wiedziałem cały czas, jaka jest prędkość, bo nie masz tu licznika. Ale wyczułem go na telefonie, że wiesz, że 28 na godzinę, jak jedzie, to jest wszystko okej. Okay. Zrobiłem sobie taki zaznacznik. Taki tempomat trochę. Tempomat, nie? No. To mega, to jakaś przygoda była, w sensie... Tak. Michał z Budzynia sobie przypomni, jak wjeżdżałem do Konkolewic, zrobiłem tak kierownicę, nie wiem, chciałem się, nie wiem, o co mi chodziło. I on się przewrócił? Nie przewrócił się, ale na dwóch kołach prawie się wywrócił, nie? Miałem trochę pietra wtedy. No, ale kolejny już motorydwan, to już jest odrestaurowany, to już w ogóle całkiem inny, bardzo jakościowo zrobiony. To on już będzie stał tamtego damy przy dziale Złombola, tamten motorydwan, a ten motorydwan już damy przy pojazdach inwalidzkich. Ulala. I zobacz, jak już jest to zrobione, wykonane. To nie sztuka, słuchajcie, ten laminat polakierować. Oczywiście pęknięcia, nie pęknięcia. Nowa tapicerka zrobiona. Ulala. W ogóle. Zobacz, to już jest troszeczkę... Zobacz, jak ten wygląda. I dywanik na podłodze. No, zrobiliśmy go naprawdę ze smakiem.
I przez to jest troszeczkę cichszy, nie? Że można już nim troszeczkę jeździć. Czekaj, zobaczę, jaką ma tutaj wentylator pod siedzeniem, bo tamten ma takie wiatraczki, które nie radziły sobie. A ten, a zobacz, ten ma już obudowę. Ten ma już wymuszone powietrze. Śmieszne pojazdy. Ale szyberdach jest. No. Mówię, no ten to już wiesz, masz miękkie obicia, wygłuszony jest, no już jest naprawdę zrobiony. Pokażę wam, jak się paliło, nie? Nie wiem, czy jest na biegu? Nie jest na biegu. Po prostu miałeś wajchę i ciągłeś, nie? No takie mieliśmy polskie pojazdy. 90, koniec lat 90, 97 rok. Była historia, że pani Hanna Suchocka, pani ówczesna premier, wskrzesiła, uruchomiła, bo to wiecie, Dezame to jest fabryka, która produkowała najpierw broń, później zaczęła produkować po wojnie, jak już nie było potrzeby produkowania tej broni, no to zaczęli produkować motoryzacyjne sprawy, weszli w silniki do WS-ek, do tych wszystkich pojazdów, co im bardzo dobrze wychodziło, później do Rometa, no i na końcu coś takiego stworzyli w 97 roku, szało nie było. I też wiecie, że Dezamet produkował AGD. Predom Dezamet. Był taki też moment, że i piekarniki robili takie wszystkie rzeczy. No. No i wyprodukowali 200 sztuk tych norek. Oczywiście się nie sprzedawały, no ale wtedy, wiesz, ogłoszono sukces. Dostali pewnie nagrodę od pani Hanny Suchockiej za jakiś nasz pojazd nowy. Czyli 200 norek to 200 norek. 1% całej produkcji jest tutaj. To co, majster? No ja już mogę iść do roboty. Przejmujesz mikrofon, ty coś opowiadasz. Ja się żegnam, widzowie, z wami. Bardzo dziękuję, czekajcie na następne odcinki, będziemy wam cały czas opowiadać nasze życie, co tutaj się dzieje. Oddaję mikrofon Kamilowi, ja idę do pracy, Kamil. Trzymajcie się. A ja się idę dalej obijać. Oj, to jest coś pięknego, bo wcześniej, jak pamiętacie, te wszystkie samochody były zaparkowane tam, pod antresolą i tam były 3-4 rzędy miejscami. W tej chwili właśnie, tak jak Tomek wspomniał, była podłoga czyszczona, w związku z tym najpierw wyczyścili tę część podłogi, na wyczyszczoną przestawili samochody i zabrali się za tamtą część. Mój ty Boże, ale to jest przepiękny widok. To jest naprawdę przepiękny widok. Powoli taki kadr wam zrobię, żebyście zobaczyli wszystko. Coś pięknego. Słuchajcie, widzowie, prace w muzeum idą swoim torem, ale oczywiście w starym magazynie prace również trwają. Darek pracuje nad Golfem. Są problemy. Są problemy, Kamilku. Ja jestem dzisiaj niezadowolony. Robota mi nie idzie. Sam zobacz. Popatrz. Popatrz, co się wydarzyło. Podkład podniesiony. Błotniczek gdzieś ktoś kiedyś lakierował, pewnie jakimś sprayem, może czymś innym i zobacz. I podkład akrylowy i epoksydowy popodnosiło, zobacz, tutaj idzie cały czas to pęknięcie, pewnie jeszcze bardziej będzie. No i robota jest zepsuta, tak? Trzeba to poprawić, zobacz tutaj, tu wszędzie cały pas, popatrz, tu aż pęka. Do samego końca tam. Widzowie, słuchajcie, wy często macie dobre pomysły. Dajcie znać, czym to mogło być spowodowane, co z tym zrobić właśnie. I widzisz, Kamilek, i tak już dwa kroki do przodu, krok do tyłu, a już prawie by był wyprowadzony. Już się z gąską witałeś, nie? Tak, generalnie zobacz, no już jest ładnie, już jest naprawdę nieźle. Został tylko błotnik pod szybie. No i tyle, okleić go i pomalować, tak? A tutaj widzisz, jakieś kwiatki i było, tego nie było widać. Wszystko było w porządku. Ale chodź zobacz tutaj do Pawełka, bo Pawełek się naśmiewa ze... O, zobacz co dzisiaj Pawełek robi, popatrz. Popatrz. Pawełek dzisiaj felgi maluje, w ogóle on już ma wprawę taką w tych felgach, kołach. Ja już nawet się za to nie biorę. Ale Pawełek to widzę, znalazł sobie sposób, żeby legalnie w robocie poleżeć. No. Ty to wszystko zrobisz, żeby poleżeć, nawet pod autem się schowasz. Samo się nie zrobi tutaj. No nie, no pewnie. Co tam robisz? No, Lechu takie wkręty dał, że na drugą stronę materiał by wystarczył. Pokaż drzwi. Drzwi są nieudane. Zobacz. Drzwi są nieudane. No. Szefu,
szefu skomentował dzisiaj, że jest skóra i, no i nie jest za ładnie. Ale może akurat widzom się spodoba, no nie wiem. Mi się wydaje, że no jest w miarę dobrze. Chodź dalej, zobaczysz, popatrz boczek. Zobacz, jak ładnie zrobiłem. Dół odcięty, baranek zrobiony, elegancko pomalowane. Felgi Pawełek to już w ogóle, ja nie mam pytań, no lepiej niż nowe wyglądają. Szef ukręci nosem, no. Ale słuchajcie, ale po 4 miesiącach kończymy sprintera. Pan Leszek zrobił łatki, Darek przeleciał doły. To jest auto z 97 roku, które ma przejane chyba teraz 230 tysięcy. To jest auto, które nigdy w życiu nam się nie zepsuło. Jedno z pierwszych w naszej reklamie. To jest w ogóle najstarsze, bo my generalnie jeździmy na nowych samochodach, mamy nową flotę, no ale to jest nasz taki najstarsze. Tutaj po ławie jeździmy, przywieźć, zawieźć, coś tam. A auto nigdy się nas nie zawiodło. Słuchajcie, największe mrozy, pamiętam największe mrozy, wiesz, nowe nie odpalały, a ten zawsze na dotyk odpalił, pojechał, nie? Dlatego go nie sprzedamy, go reanimujemy z każdej strony. Tutaj jeszcze poza kamerami przedyskutujemy. Przedyskutujemy. Lesia już, u Lesia byłeś już? Jeszcze nie. A on humor ma? Zapytałem Darka na razie o Golfa. Mhm. Darek o Golfie poopowiada do kamery, no i za chwilę pójdziemy do Leszka, zapytamy, co... Chodź, zobaczysz, co Leszek robi. Chodź, ale Leszek chodź, już pracuje. Już pracuje? Tak, tak, Leszek akurat pracuje. O, popatrz. Popatrz, jak Leszek pracuje. Chyba pracy mi nie przeszkadza, o co chodzi? Gadaj. O co państwu chodzi? Panie Leszku, jak tam? Tam nie wiem, a tu w porządku. Tu w robocie. Tak, tu się cały czas pracuje, prawda? Taki zapiernik, że nie ma czasu załadować nawet, nie? Jak tam weekendzik minął? O, wspaniale. Tak wspaniale, że sobota, niedziela pracowałem, bo ja jestem człowiek pracy, nie? Jak ta... Jak Kwiatkowska, ona pracy się nie boję też. No ona, ja jestem kobieta pracująca, a żadnej pracy się nie boję. No ja tym bardziej. No, pracuję na okrągło. Sobota, niedziela, nawet do 19 godziny. No trudno co zrobić, ktoś musi mieć przetegowane, nie? No dobrze. A przy czym ty pracujesz w sobotę, w niedzielę? No, przy swoim aucie, bo w godzinach... bo ona się pracuje poniedziałek, piątek. No, a nie da rady przy godzinach pracy, to muszę... Nie da rady? Nie. A to ci powiem, skandaliczny szef, no, że nie da rady. Ja tak go podjeżdża od czasu, albo od tamtej strony, albo od tej strony. To chodź nam pokaż przy swoim aucie, co właśnie robisz. Kupiłem kiedyś takie auto w życiu swoim, które było przez jakiś kaparów zrobione, tak to się mówiło. Szpachel dostała temperatury, skóra się pomarszyła, maska ważyła. W tej chwili waży 3 kilo mniej od szpachli. Wszystko musiałem zedrzeć do blachy. Instalacja też gdzieś, poduszka mi się świeci, bo było uderzone to auto. Z tyłu błotnik tak samo. Auto było troszkę opukane, no i trzeba było to robić. Wyklepać, wybańkować, nowy błotnik trochę za drogi. Bo prawie 1000 zł. Trochę zaczyna kornik brać, ale to my go... Mamy sposób na to, że... No to podziel się może z widzami, jaki to sposób. Nie, nie, bo to nie mogę zdradzać fachowej służby. Chyba, żeby przyszedł na ucznia do mnie. To... Słuchajcie, jak będziecie pisać Leszkowi w komentarzach, że schudł i widać te 4 kilo mniej, to on wam powie, o co chodzi. O, tak. No zobaczcie, autentycznie jest mniej. Tu? Jest mniej ministra w ministrze. Tak. Miałem wczoraj bardzo sympatycznych dwóch, znaczy braci to było. Jeden ze Stanów, drugi tu spod Nysy. Przyjechali do mnie, dostałem piękną złotą dolarówkę złotą, prawda, i dostałem, znaczy z szefem żeśmy dostali takie oto dolarówki od gościa, prawda, prosto ze Stanów Zjednoczonych. Po prostu zostałem, byłem zaskoczony. No gość śledzi mnie od chyba poczęcia tu muzeum i warsztatu, w którym wykonuję różne prace. Bardzo mu się to podoba, że mówi, że w Stanach rzadko byłoby spotkać takich ludzi. No nie chcę się przechwalać, ale powtarzam słowa tego pana. Waszyngton, Montana, Wyoming,
Utah, Oklahoma. No, wszystkie. Wszystko jest. Colorado, Nevada. Indiana, Mississippi. Mój ty Boże. No takie. Ty ministrze, to teraz tak. Nic innego, tylko szefa namówić, aby pojechać do Stanów i w każdym stanie wydać te pieniądze. Oj, to by było ten, ale to po prostu szkoda. To już. No i taką koszulkę. Bieraj koszulkę. Będzie teraz w takiej koszulce chodził. Teraz jak się, Lesiu, pojawisz w odcinku w tej koszuli, to domy mody po prostu będą musiały zmienić fasony na lato. Ta koszulka to jest tak, Cejrowski boso przez świat, a ja będę minister boso przez Oławę. No to od razu laczki ściągaj, nie? No nie, bo mam te... Ale kurczę, tkaninka... Tkaninka, no... Elegancka. Ty, zobacz, no popatrz. No, czapkę proszę przynieść w Stany Zjednoczone. No, taką też mam czapeczkę. Zobaczcie. No, kurde. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu w odcinku. Pokazuję wam stan licznika w BMW E30. No to ile obstawialiście? 2 km 300 metrów, 23 km, może 23 tysiące km. Prawda jednak jest taka. 253 276 km. Tyle przejechało BMW, które wygląda właśnie tak.